Witajcie z powrotem. Przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy The Legend of Zelda Breath of the Wild. I chyba najwyższy czas, żeby w końcu dodać sobie dzisiaj tutaj w wiosce Rito ostatnie serce, które sobie dodamy przed bossem. Wtedy będziemy mieli w końcu jeden cały żądek pełny. Powinno być wtedy 15 serc, jeżeli dobrze pamiętam. Mogłem sobie teraz tutaj serca na górze policzyć, ale nie będę zatrzymywał teraz, zagrajmy, żeby sobie liczyć. Bo po co? Wy możecie policzyć teraz, ci, co się śmiacie, jeżeli zrobiłem błąd albo nie. W każdym razie, gdzieś tutaj, mianowicie przy wejściu, była statua bogini Hylii. I to chyba najładniejsza statua bogini Hylii, którą dotąd widzieliśmy. Z kwiatami i takim wiankiem kwiatów. Heart container, proszę. Warto wspomnieć o tym, że dwa heart containery dostaniemy jeszcze od bossów. Po pokonaniu dwóch kolejnych niebiańskich bestii dostaniemy jeszcze dwa całe kontenery. I myślę, że te dwa kontenery będziemy mogli albo zmienić w staminę, albo je sobie zachowamy, jak myślicie? Jako, że chcę zachować sobie jeden cały żądek i nie chcę mieć więcej tutaj przed pierwszym powaleniem głównego bossa, to myślę, że to całkiem dobry pomysł. Jeżeli przemienimy tamte serca na staminę. Na porządek, chciałbym się teraz przespać w o wiele wygodniejszym łóżku z piór Rito. Do następnego ranka. Co prawda jest już ranek, ale możemy cały dzień się przespać. Domyślam się, że Link rzucił się na łóżko i było takie miękkie, że po prostu zapadł się w nim i natychmiast zasnął? No powiedzmy. Trzy dodatkowe serca plus cały dodatkowy pasek staminy. Czy to nie jest piękne? Wow. To ciekaw jestem, co u Gerudo dostaniemy w takim razie. Strój kobiety pewnie. Hej, ty! Dzień dobry. Więc też tutaj zatrzymujesz się w wiosce Rito? Tak. Rozumiem. Miło spotkać kogoś, kto tak bardzo docenia to miejsce, tak jak ja. Zawsze lubiłem tą prostą naturę tej wioski. Ale jednak żałuję, że wybrałem ją jako mój cel miesiąca miodowego. Biorąc pod uwagę zimno, które tutaj jest i to, że nie ma tutaj wiele do roboty, moja żona non-stop narzeka. Aktualnie nawet nie chce ze mną rozmawiać. No to chyba niedobry początek dla małżeństwa, co? Ach, chłopie. Jeżeli dalej tak pójdzie, to ona naprawdę się ze mną rozwiedzie. Z takiego powodu, że jest tutaj nudna? No to chyba coś innego tutaj nie współgra, chłopie. Potrzebuję upieczonych jabłek, ale myślę, że to mogłoby ją uszczęśliwić, jednak ja potrzebuję krzemienia, żeby zrobić ogień, a nie mam go. No proszę, zadanie poboczne, które możemy od początku tutaj teraz już załatwić. Dzień dobry. Możemy mu dać takiego flinta. Dobrze czuję, że masz przy sobie krzemień? Mógłbyś mi sprzedać kawałek? Oczywiście. O, dziękuję. Jak obiecałem, to twoja nagroda. A nie mógłbyś kupić tutaj w sklepie flintu czy coś takiego? Albo poszukać, to nie byłoby aż tak problematyczne. W porządku, teraz w końcu mogę upiec jabłka. Ale nadal potrzebuję trochę więcej upieczonych jabłek, żeby uszczęśliwić moją żonę, więc przynieś mi proszę więcej flintu, jak będziesz miał. Okej, ile flintu mogę ci sprzedać? 10 sztuk? Mam tyle? Okej. Sprzedaję mu teraz cały mój flint, czy mam jeszcze trochę? No to w sumie nie ma problemu, bo na co mi flint? Przecież mam ognisty miecz i ognisty spear, to mogę inaczej rozpalić sobie ogień. Ale czy mam jeszcze tutaj? Posortujmy sobie. Jest tutaj gdzieś. Tu, mam jeszcze 5 flintów. No to się może całkiem przydać jeszcze. No dobrze, zadowoleni możemy w końcu rozejrzeć się tutaj za dnia po wiosce, prawda?
Muzyka nie jest aż tak spokojna i epicka jak w nocy, ale ten soundtrack, który tutaj słyszymy, i tak jest piękny. Szczególnie ten moment, kiedy też można usłyszeć muzykę z Dragon Island, Dragon Roof Island, jak ona się nazywała. Wy jeszcze śpicie? Matko Boska. Same leniuchy tutaj. To może jeszcze trochę sobie ugotujemy. A proszę, łyżka do zupy. A ty sprzedajesz coś? Dla siebie gotuję? Myślałem, że ona da mi jakieś rady na temat gotowania albo coś, albo mi coś sprzeda, ale niestety nie. No to powiedziałbym, że troszeczkę mięsa możemy ugotować teraz. 5 steków niech będzie. I ryby, które udało mi się ostatnio załowić. Gdzie one są? Tutaj. Jedna taka rybunia. I do tego ryba z mięsem, czy to się zgadza? Czy może... ryba z grzybami. To może być coś. Plus 4 serca, no przyjemnie. A jakbym tak gotował tylko tą rybę? Bez żadnych dodatków? Co wtedy mi dasz? Jakikolwiek bonus? Też 4. Czyli nie muszę w sumie marnować reszty, bo zawsze dostaję to samo. Okej, okay. Jeszcze mam tutaj Hearty Truffle. To jego też mogę z... powiedzmy z... ze stekiem, z mięską. Niech będzie z mięskiem. To znowu będę miał trochę, co mi dodaje żółtych serc. Haha! Jeden. Lepszy ryc niż nic, jak lubię powiadać. A ty nadal mówisz to samo. Salmon Butter Wheat. Okej, okay, ona ma tutaj nam... może da nam jakieś rady do gotowania, jeżeli kilka razy do niej zagadamy, ale na razie mamy inne rzeczy tutaj do roboty. No w końcu to kuchnia, ona stoi w kuchni, to chyba ma jakiś sens. Myślę, że pochodnia jest dobra do rozwalania tego. To nie musimy tutaj wszystkim rzucać. Tu byliśmy ostatnio. Niektóre pokoje są tutaj po prostu, żeby porozmawiać z postaciami. Co się z tobą dzieje? Witaj. Co się stało? Wybacz, ale to nie twoja sprawa. Ten przeklęty potwór. Hart. Co się z tobą stało, chłopie? Czy to twój łuk? Hej, przepraszam. Weź go. Przecież i tak nie mogę go używać w mojej kondycji. Jestem pod wrażeniem, że zagadał do mnie teraz, kiedy łuk mu ukradłem. Co prawda zadaje tylko 9 obrażeń, ale jest całkiem fajny, to można go przynajmniej trochę ponosić, prawda? To pasuje. Ten miecz i ten łuk. Fajnie to wszystko wygląda. A to jest ta platforma, którą znamy z trailerów. Tutaj wzniósł się czempion Rito wtedy. I stąd można dostać się właśnie do różnych miejsc, jeśli się wyskoczy. Bardzo przyjemne. Przepraszam bardzo, nie chciałem cię łapnąć. Dzień dobry. Powiedz, podróżniku, widziałeś tą bestię na górze, nazywaną Vamedo? Każdy ma problemy z jej powodu. Nie mogę sobie pomóc. Zawsze, kiedy spojrzę w górę, muszę tylko westchnąć. Kiedy w końcu będziemy mogli wrócić do normalnego, spokojnego życia? Mam nadzieję, że niedługo, Bedoli. Ale to jest takie ogromne. Jeszcze tam na szczycie dostaniemy. Ale nie wydaje się, żeby tam na szczycie było miejsce, gdzie ktoś mieszka. Dlatego aktualnie możemy sobie tutaj... poszukać. A patrzcie, tu jest koniec już. To możemy zeskoczyć sobie stąd całkowicie.
No to możemy też pójść od razu do szefa tutejszego. Do starszego wioski, który śpi. Stary puchacz brodaty. Dzień dobry. O, gość. Witaj. O! Ten przedmiot, który masz u swojego pasa, czy to może być... wybacz mi, gdzie moje maniery? Jestem Kaneli, starszy wioski Rito. A teraz, czy to, co wisi u twojego pasa, czy to nie Sheikah Slate? Tak, dokładnie, masz rację. O mój Boże, więc to prawda! Czyli to musi oznaczać, że jesteś jednym z czempionów, tak samo jak Master Rywali. Jesteś jedną z niewielu osób, które mogą w ogóle... wejść na pokład niebiańskiej bestii Vamedo. Nie, co ja myślę. Przecież czempioni zginęli 100 lat temu. Ten chłopiec musi być jednym z potomków. Dziedzicem Sheikah Slate. O, wybacz mi. Potomku czempionów, czy wysłuchałbyś mojej prośby, tego co starszy człowiek ma ci do powiedzenia? Byłbym ci dozgonnie wdzięczny. No to opowiadaj. Och, bardzo dziękuję. No więc, teraz gdy wiem, że w twoich żyłach płynie krew czempionów, mam ci coś do powiedzenia. Muszę cię o coś zapytać. Jakby to ubrać w słowa? Chciałbym, żebyś pozbył się problemów, które mamy z niebiańską bestią Vamedo. Czyli tej bestii, która... okrąża nas na górze, na niebie. Tylko wybraniec, czempion, może zatrzymać tą niebiańską bestię. Musiałbyś dostać się na pokład i zawładnąć na nią. Nad nią. Próbowałem wytłumaczyć to naszym upartym wojownikom Rito, ale oni nie chcieli mnie wysłuchać. Teba i Hart spróbowali skonfrontować się z Medą, ale... Hart został... zraniony. Taba zdołał uciec bez żadnych obrażeń, ale obawiam się, że próbuje teraz samemu zmierzyć się z Medą. Jako potomek czempionów, czy mógłbyś mu pomóc? Proszę, odnajdź Tebę i współpracuj z nim. Jeżeli będziecie razem współpracowali, to wtedy być może będziecie mogli zatrzymać Vamedo. I tak oto dostajemy nowe zadanie główne. Tym razem mamy pomóc Tebie, który prawdopodobnie będzie tutaj... tutejszym potomkiem Rywaliego. Ho, ho, ho. Czyli czempiona. Który umarł 100 lat temu. Mam do Ciebie pytanie, kim w ogóle jest Teba? Teba jest wojownikiem w Rito Village. Mieszka on drzwi tuż obok, w domu tuż obok. To on jest osobą, która zdecydowała skonfrontować się z niebiańską bestią Vamedo. Walczył u boku innego wojownika, który nazywa się Hart. Ten, który został zraniony, od którego dostaliśmy łuk. Niefortunnie Hart został zestrzelony przez Medo i musiał się cofnąć. Ale ta przegrana sprawiła, że Teba stał się tylko jeszcze bardziej zdecydowany w swoim zamierzeniu. Obawiam się, że chcę teraz zmierzyć się sam z Medą. Jak widzisz, Medą cały czas lata nadal nad nami, więc mam nadzieję, że Tebie się nic nie stało. Żona Teby, Saki, może Ci więcej powiedzieć o tego, gdzie go znajdziesz. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś się dowiedzieć? Kim jest Master Rywali? Mistrz Rywali? Cóż, to był niepokonany i nieustraszony wojownik Rito Village, który umarł 100 lat temu. Według opowieści, które się o nim słyszy, idealnie potrafił wykorzystywać swoją wagę i swoje ciało, latając bez problemu w nawietrze i strzelając z łuku w każdy cel. Jego umiejętności zostały nawet docenione przez króla Rohama. I został właśnie dlatego mianowany czempionem. A kontrola nad niebiańską bestią Vamedo została mu poświęcona.
król, o którym była tutaj mowa, to jest król Hyrule, czyli ten staruszek, którego spotkaliśmy na początku. Mistrz Rywali stracił swoje życie, kiedy kierował niebiańską bestią w walce z wielką katastrofą, Ganona. Co mogło się stać 100 lat temu w środku tej bestii, że tak wspaniały wojownik przegrał i zginął? Czy jest coś jeszcze o co chciałbyś mnie zapytać? Nie, to byłoby na tyle. Proszę, czempionie, pokonaj Meadow i pomóż Tebie. Spokojnie, staruszku. Mam zamiar się za to zabrać. Mieliśmy porozmawiać z żoną Teby, która znajduje się tutaj, tak? Czy to ty? Wybacz, że się wstrącam, ale usłyszałem właśnie, jak rozmawiałeś ze starszym. Brzmiało to tak, jakbyś chciał pomóc mojemu mężowi, Tebie, w walce z Meadow. Ale mówiąc prawdę, to niewiele ci mogę o nim powiedzieć, oprócz tego, gdzie się znajduje, gdzie mógł pójść. Więc gdzie się wybrał? Cóż... Mój mąż wyruszył do miejsca zwanego Flight Ranch. Znajduje się ono w przełęczy Drognos, u stóp góry Hebra. To miejsce, w którym wojownicy Rito przygotowują się do walk powietrznych. Przypuszczam, że poszedł tam, żeby naładować swój arsenał, żeby zdobyć nowe bronie i przygotować się do walki w Meadow. Kolejnej walki, kolejnego wyzwania Meadow. Gdy wyruszał... Tym razem poszedł na piechotę do Flight Ranch. Ale jeśli wyruszysz tutaj, z placu lądowego Revailiego, to wtedy całkiem blisko będzie do Flight Ranch. Szybko się tam dostaniesz. Platforma startowa Revailiego jest tak jakby pomnikiem, miejscem, które ma przypominać nam o czempionie Rito, Revalim. Została właśnie tak nazwana, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, co stało się tamtego okropnego dnia. Impressive, I know. Very few can achieve a mastery of the sky. Yet I have made an art of creating an updraft that allows me to soar. It's considered to be quite the masterpiece of aerial techniques, even among the Rito. With proper utilization of my superior skills, I see no reason why we couldn't easily dispense with Ganon. Now then, my ability to explore the firmament is certainly of note. But let's not, pardon me for being so blunt, let's not forget the fact that I am the most skilled archer of all the Rito. Yet despite these truths, it seems that I've been tapped to merely assist you. All because you happen to have that little darkness-sealing sword on your back. I mean, it's just asinine. Unless you think you can prove me wrong, maybe we should just settle this one-on-one. But where? Oh, I know. How about up there? Oh, you must pardon me. I forgot you have no way of making it up to that divine beast on your own. Good luck sealing the darkness! I oto był czempion Rywali. Potomku! Czy wszystko z tobą w porządku? Wybacz, chyba za dużo mówiłam, prawda?
Jeśli jest coś, czego nie zrozumiałeś, to możesz mnie znowu zapytać, nie martw się o to. I to był właśnie champion Rivali. Jedyny champion, który nie lubił Linka. Tak jakby uważał, że Link być może na to nie zasłużył, że miał po prostu szczęście. Może też nie lubił ludzi. Hylianinów, tak w sobie. Uważał siebie za lepszego. No cóż, mógł mieć swoje powody. To całkiem przyjemne, że nie wszystkie postacie uważały Linka za jego... za jakiegoś super fajnego bohatera, tylko po prostu myśleli też, że jest to jakiś głupi szczęściarz, który tak naprawdę nic nie potrafi. To całkiem przyjemne, muszę przyznać. I co tam jeszcze można by powiedzieć? Uważał, że jest... że ma przewagę przez to, że lata, a my nie możemy dostać się tak po prostu na Wamedą. Jedyny tytan, na którego nie możemy tak po prostu się wspiąć, bo lata. No to jest całkiem ciekawe. Bo nawet z paralotnią nie dostaniemy się tak ładnie na górę, co? No dobrze. Bardzo mi przypomina Takumiego z Fire Emblem Fates, który też tak właśnie do głównego bohatera był nastawiony, tylko że tamten nie ufał mu po prostu. Ale i tak, trochę ze stylu też. Podobne postacie, jako że obaj byli łucznikami. Bardzo to fajne wszystko. A ty kim jesteś? Jesteś synem Teby? Dzień dobry! Dzień dobry? Dobra odpowiedź. Dobre dzieci zawsze traktują każdego z szacunkiem i witają się ze wszystkimi. Tak przynajmniej mówi zawsze mój tata. O, słuchaj no, tata obiecał mi, że później się ze mną pobawi. Wow, fajnie. Czyż nie? Rozszerz swoje skrzydła na Flight Range i wtedy, fuksz, nagle wzlecisz jeszcze wyżej niż zazwyczaj. Flight Range? Właśnie tam zmierzam. Widzisz to miejsce, gdzie jest powieszona flaga? To właśnie jest Flight Range. Mam tylko nadzieję, że tata niedługo wróci, żebyśmy mogli pójść się tam pobawić. Widzę, że ojciec robi wszystko dobrze przy tym dzieciaku. No, spotkajmy się, kim ten ojciec w ogóle jest, jaki on jest i pomożemy mu, prawda? Najwyraźniej to jest potomek Revaliego. A skoro we dwójkę sobie już nie poradził ze swoim innym kumplem, to... chyba my mu pomożemy, prawda? Bo sam sobie na pewno nie poradzi. Ale powiedziałbym, że zrobimy to w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego. Na razie. Cześć.